Dobry wieczór, oczywiście witam bardzo serdecznie, Marcin Rola, kłaniam się jak zwykle bardzo nisko, oczywiście Polska Telewizja w Raw24, tradycyjnie kochani zapraszam do komentowania, udostępnienia, lajkowania, oczywiście tradycyjnie przebijamy się przez ten lewicowy bełkot w sieci, punktualnie nawet chwilka przed 19, ponieważ dzisiaj program po programie, jak co czwartek, Krzysztof Karoń, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Dobry wieczór, szanowny panie Krzysztofie. Was serdecznie, uwaga, zapamiętałem, zapraszam do wspierania w Raw24, bo to wy tworzycie razem z nami te niezależne, propolskie media, dlatego wspierajcie nas także finansowo, szanowni państwo. Bardzo oczywiście za to dziękujemy. No i cóż, przechodzimy już do pytań, ponieważ nie będę przedłużał. Bądźcie z nami o 20, pewnie 25, ale około 20 wchodzimy z Rafałem Ziemkiewiczem. Serdecznie was zapraszam i potem jeszcze komentarz Piotra Szlachtowicza i jego goście odnośnie wyborów europarlamentarnych, eurokołchozowych tak zwanych, tak więc serdecznie was zapraszam. Bądźcie z nami dzisiaj cały dzień, bądźcie także weekend, mimo tego, że cisza wyborcza będzie trwała, ale mamy przygotowanych dla was sporo niespodzianek, między innymi tu będą pewni panowie żołnierze z pewnej jednostki, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy bodajże w niedzielę, to w ramówce wam o tym opowiemy, ale już jeszcze jutro, ponieważ nie ma ciszy wyborczej, o 16 moim gościem będzie Wojciech Sumliński, a potem debata kandydatów. Z tego co wiem, już trzy ugrupowania wyraziły zgodę na tę debatę, więc mam nadzieję, że się licznie stawią wszyscy, ponieważ chyba jeszcze zostało trzy. No ale serdecznie was zapraszam, w szczególności jeszcze zapraszam was, kochani, na wieczór wyborczy. Po raz pierwszy to robimy, więc bądźcie wyrozumiali, ale no już widzicie, że się profesjonalizujemy, że się tak wyrażę, coraz mocniej. Ja was zapraszam wieczór wyborczy o 21 w niedzielę i moimi gośćmi będzie m.in. Wojciech Sumliński, Paweł Lisicki do rzeczy i Michał Jelonek, Media Narodowe. I z tego co wiem, będziemy się łączyli z poszczególnymi sztabami. Z tego co wiem, cztery sztaby będą tutaj, więc no na grubo. To się wszystko dzięki wam, a już oddaję głos panu Krzysztofowi i wracamy do Nowego Babilonu i urbanistyki. Tak, ponieważ dzisiaj my powinniśmy skończyć w miarę równo, tak, to prosiłbym za pół godziny o sygnał, żebym skończył tak z tym tematem, a potem porozmawiamy jeszcze o czymś innym. Ale to się wbrew pozorom wiąże. Jasne. Trzeba dokończyć ten zasygnalizowany przeze mnie temat nowego urbanizmu czy nowej urbanistyki, ale to funkcjonuje raczej jako tak zwany nowy urbanizm. Mhm. Powinno pójść nam to szybko. Ja będę czytał, dlatego nam powinno pójść szybko, tym bardziej, że nie mam nic specjalnie do powiedzenia na temat tego zjawiska, bo ono ma już swoje lata. Natomiast ja mam do powiedzenia tylko jedno i postaram się to uzasadnić, że jest to kolejna, niestety kolejna utopia realizowana bez żadnego związku z rzeczywistością. Mhm. Jakkolwiek wydaje się, jej hasła wydają się bardzo piękne, to jednak ona musi doprowadzić do niczego. Nie tego niczego, po prostu do niczego. I dlaczego tak mówię i teraz będę czytał. Powołany do życia w 1993 roku Kongres Nowego Urbanizmu był reakcją na wcześniej zawiązaną taką organizację SIAM, Kongres Architektury Nowoczesnej. Uh-huh. On powstał w 28 roku, a w 33 opublikował, najpierw przygotował na statku, na pijanym statku jeżdżącym chyba po Morzu Śródziemnym, a potem opublikował tak zwaną kartę ateńską. I to była idea miasta funkcjonalnego. W oparciu o te wytyczne, z tym, że może nie w oparciu, bo to były rzeczy robione równolegle, a nawet z pewnym, można powiedzieć, wyprzedzeniem. W Polsce opracowano słynny projekt tak zwanej Warszawy funkcjonalnej, a to teraz tego nie będę rozwijał. Polscy urbaniści przyczynili się w znacznym stopniu do powstania tego nurtu i w dobrym i złym, ponieważ jak zwykle chęci były ogromne, natomiast no, wyszło to, co wyszło. Z tym, że w tym przypadku
nie należy za bardzo tego, tego niepowodzenia, jakim była karta ateńska, osądzać przede wszystkim z tego powodu, że do dzisiaj tego problemu nie rozwiązano, tylko ten problem został wykasowany. Ten problem nie istnieje. I właśnie próbą zamazania tego problemu jest nowy urbanizm. Główną postacią tego nowego nurtu jest taki luksemburski architekt i urbanista, już dość starszy pan, bo z 1946 roku, Leon Krier. I on jest przedstawicielem, jak to mówią media czy teoretycy, współczesnej architektury konserwatywnej. Do tego terminu kiedyś wrócimy, bo to jest, w tym się mieści i socrealizm, i ten socrealizm nazistowski, i socrealizm amerykański. To są dość, ale bardzo ciekawe rzeczy. Ogólnie hasłem, a raczej pewnymi pociągnięciami, zabiegami były rewitalizacja centrów, takich typowych centrów miejskich, ograniczenie rozbudowy przedmieść, odbudowa stref ruchu pieszego, wyprowadzenie przede wszystkim szybkich dróg poza centra, bo najistotniejszym problemem w gruncie rzeczy i nierozwiązanym do tej pory w urbanistyce jest kwestia komunikacji. A również zniesienie różnego typu utrudnień dla ruchu pieszego, likwidacja podziemnych tuneli, kładek i tak dalej, no żeby ludzie mogli chodzić po ziemi. Takim radykalnym wariantem tego nowego urbanizmu jest taki ruch, który się nazywa New Pedestrianism, czy Niemcy mówią na to nowa kultura piesza. No, tak to można przetłumaczyć. Ale on został proklamowany przez takiego amerykańskiego multiartystę Michaela Arta, chyba Art. Art się pisze, a czyta się chyba Art. Jednak najważniejszym, chociaż nie zawsze podkreślanym, ale bardzo ważnym celem nowego urbanizmu jest próba odtworzenia dobrego sąsiedztwa przez tworzenie otoczenia sprzyjającego odbudowie więzi społecznych w społeczeństwie, w którym te więzi zostały zerwane i w którym są one niszczone. To jest już, ta końcówka tego zdania, to już jest moje, że tak powiem, dopisanie. W jednym z manifestów nowego urbanizmu czytamy: opowiadamy się za restrukturyzacją polityki publicznej i praktyk rozwojowych w celu wspierania następujących zasad. Sąsiedztwo powinno być zróżnicowane pod względem użytkowania i populacji. Społeczności powinny być zaprojektowane zarówno dla pieszych i tranzytu, jak i dla samochodu. Coś tutaj z tym tłumaczeniem mi nie wyszło. Miasta i miasteczka powinny być kształtowane przez fizycznie określone i powszechnie dostępne przestrzenie publiczne i instytucje społeczne. Miejskie miejsca powinny być otoczone architekturą i projektowanym krajobrazem, które uwzględniają lokalną historię, klimat, ekologię i praktykę budowlaną. Nowy urbanizm sprzeciwia się postulowanemu przez modernistów, czyli tych z pokolenia Siamu i karty ateńskiej, podziałowi funkcji miasta, promując przestrzenie wielofunkcyjne, łączące funkcje mieszkalne, biurowe, różnorodne usługi itd. Najbardziej zawsze mi się podoba itd. Budownictwu mieszkalnemu towarzyszą przestrzenie publiczne, a same domy są różnorodne, co różnicuje też lokalną społeczność. Nowy urbanizm jest więc kolejnym elementem inżynierii społecznej. Wcześniej tkanka miasta odzwierciedlała stosunki społeczne. Teraz ma ona kształtować te stosunki, podczas gdy nie zmieniają się podstawy określające te stosunki. Nie można mówić o wspólnotowej urbanistyce dla społeczeństwa, w którym niszczone są podstawy wspólnoty. Jednym słowem, nowy urbanizm ma wszystko poza pozytywną ideą społeczną. Nowy urbanizm nie tworzy miasta. Są to realizacje punktowe, tworzące scenografię społecznej fikcji, sielankowe układy relaksacyjne, spacerowo-turystyczne, miasteczka-cacuszka przeznaczone do spędzania wolnego czasu, w których jest wszystko poza przemysłem. To jest urbanistyka świata, który swoje prawdziwe problemy umieścił w czwartym wymiarze. Ja kiedyś chyba mówiłem o tym czwartym wymiarze. To
ale w jakim kontekście? Mnie się zawsze w takich sytuacjach przypominają, no można powiedzieć, nawet takie zażarte kłótnie z moimi kolegami z czasów szkoły średniej, kiedy oni byli zafascynowani tą budzącą się nowoczesnością i mówili, że trzeba szukać różnych nowych rozwiązań i jak znajdziemy wreszcie czwarty wymiar, to do tego czwartego wymiaru będzie można wyrzucać wszystkie śmieci i wtedy rozwiążemy w ten sposób problem ochrony środowiska. Okay. No więc to jest, zaznaczam, ja w tej chwili nie oceniam tego, czym nowy urbanizm jest w praktycznym wydaniu i w bezpośrednim kontakcie, szczególnie w kontakcie weekendowo-turystyczno-relaksowym, bo to są często naprawdę znakomite projekty. Tyle tylko, że ten nowy urbanizm, problem, którego nie rozwiązali moderniści i którego nie rozwiązała karta ateńska, rozwiązali w sposób typowy dla dzisiejszej mentalności, ten sposób podsumowują słowa klasyka. Nie chcesz pan mieć gorączki, stłucz pan termometr. W związku z tym, jeśli nie da się rozwiązać, czy nie potrafi się rozwiązać problemu funkcjonowania miasta, w którym istnieje przemysł, no to najlepiej ten przemysł po prostu wywalić. Zabrać. I w tym miejscu nowy urbanizm jest, że tak powiem, kompatybilny z tym procesem. Ja zaznaczam, nie doszukuję się tutaj jakichś związków ideowych, natomiast co do skutków, jest on całkowicie kompatybilny z procesem, który rozpoczął się w latach 80. z procesem deindustrializacji. Deindustrializacji, która była przeprowadzona w oparciu o podtrzymywany do dnia dzisiejszego mit, no ten, że sfera produkcyjna, przemysłowa przestaje mieć coraz bardziej znaczenie, ponieważ wszystko za nas załatwiają automaty, w związku z tym my już możemy ten przemysł powoli likwidować, oczywiście w rzeczywistości nie likwidowano, tylko przenoszono go do Azji, a my zostajemy w czystym środowisku i będziemy sobie świadczyć nawzajem usługi. A to opracujemy nową fryzurę dla psa, a to opracujemy jakiś horoskop i będzie fajnie. I jeśli przyjrzeć się, a tutaj warto wykorzystać ten program Google Earth, bo tam można sobie te niektóre przynajmniej realizacje nowego urbanizmu obejrzeć z lotu ptaka. Tam jest wszystko, nawet gdzieniegdzie się pojawiają jakieś usługi, typu jakiś mały warsztacik albo coś, chociaż też niechętnie. Natomiast tam nigdzie nie ma przemysłu. W tym świecie nowego urbanizmu problem przemysłu został rozwiązany w ten sposób, że go po prostu nie ma. I dlatego jest to utopia, która musi się skończyć katastrofą, ponieważ z tego, co mi wiadomo, w Stanach już następuje jakieś tam przebudzenie i oni myślą, na razie tylko myślą, jak ten przemysł z powrotem sprowadzić do Stanów. Jest tylko pytanie, gdzie on będzie zlokalizowany, jeśli okaże się, że nowy urbanizm zagospodarował nam pięknie przestrzeń i możemy sobie wspaniale spacerować, jeździć na rowerze, na hulajnogach między tymi wspaniałymi domkami rozrzucanymi w puszystej zieleni, a do roboty trzeba będzie się kopnąć ładnych parę albo paręnaście albo parędziesiąt kilometrów. No i jest pytanie, czy będą musieli tam się kopnąć ci, którzy będą mieszkali w tych osiedlach przeznaczonych dla białych ludzi, czy tam będzie się kopała kolejne pokolenia emigracji? Raczej to drugie. I wtedy pojawi się problem, gdzie ci ludzie mają mieszkać. Dokładnie. Ale to jest pół problemu. Ponieważ prawdziwym
problemem w tym zagadnieniu, o którym mówię, w tym kompleksie zagadnień, o którym mówię, jest architektura barbarzyńska, architektura, a w zasadzie urbanistyka barbarzyńska, której, i tu nie byłbym sobą, której ojcami założycielami są oczywiście, byli oczywiście marksiści, bo któż by inny. Przez całe wieki w ludziach wychowywanych w kulturze utrwalany był szacunek dla działalności celowej i twórczej, dla pracy mającej jakiś pozytywny cel, służącej czyjemuś pożytkowi. Praca rozumiana była nie tylko jako źródło utrzymania, ale jako twórczy, pozytywny, nadający sens życiu wysiłek. Wydaje się, że nawet dzisiaj, mimo toczących się przemian, ten kulturowy idiom nie wymaga dokładnego tłumaczenia. Dlatego tak trudno jest nawet współczesnemu człowiekowi, zajętemu codzienną krzątaniną i zdobywaniem środków utrzymania, przyjąć do wiadomości, że w ludzkim umyśle może powstać koncepcja środowiska służącego totalnej destrukcji i tworzeniu chaosu, rozbijaniu wszystkiego, co ma sens i cel. Taka koncepcja powstała, została nazwana urbanistyką unitarną albo urbanizmem unitarnym i dominuje w myśleniu współczesnych urbanistów, chociaż najczęściej nie zdają już sobie oni z tego sprawy. I teraz krótka, naprawdę bardzo krótka historia tej urbanistyki unitarnej. Urbanistyka unitarna wywodzi się z ruchu letrystycznego. Była rozwijana przez sytuacjonistów i opierała się na kilku elementach, o których już kiedyś wspominałem. No tu muszę odesłać do naszych starych, dawnych spotkań. Czyli przede wszystkim z tak sytuacji, to jest odrębne pojęcie samo w sobie, dryfie, psychogeografii, przekierowaniu i subwersji jako taktyce rewolucji. Letryzm był powstałym w 1946 roku nurtem w poezji stworzonym przez rumuńskiego komunistę Izidore Zu. Zakładał on, że język starej kultury wyczerpał swoje możliwości i nie jest w stanie formułować nowych myśli, a zatem należy powrócić do poziomu elementarnego, poziomu głosek, liter i z nich tworzyć nowy język, budowany jednak w opozycji do tego starego, nieprzydatnego już języka. W wyniku powstała poezja onomatopei dźwięków przedkulturowych, takich animalnych różnych pochukiwań, pojękiwań i tak dalej, i semantycznego bełkotu. W wyniku wewnętrznych konfliktów w 1952 roku z ruchu letrystycznego wyodrębniła się grupa nazywana Międzynarodówką Letrystyczną, kierowana przez francuskiego nowego marksistę Guy Deborda. W tym samym 1946 roku, kiedy startowali letryści, pewien holenderski architekt, Constant, i teraz zapisałem sobie, jak to czytać, Nieuwenhuis, poznał innego komunistę, malarza i filozofa Asgera Jorna. O Asgerze Jornie już kiedyś rozmawialiśmy. Późniejszego twórcę trójstronnej piłki nożnej, z którym w 1948 roku współtworzył awangardową grupę Kobra. Przede wszystkim byli to malarze, abstrakcie, ekspresjoniści, poruszający się na granicy abstrakcji, ale takiej hardkorowej, bardzo emocjonalnej. Ta inicjatywa, czyli Kobra, jak to ktoś napisał, pięknie umarła po wystawie w 1951 roku. W 1952 roku Constant, czyli ten architekt, dostał stypendium i zamieszkał w zbombardowanym Londynie i zaczął tam analizować racjonalność ówczesnej urbanistyki, która podporządkowana jest celowemu życiu społecznemu i nie pozostawia miejsca na działania spontaniczne. W 1956 roku Constant został zaproszony przez Jorna na Kongres Międzynarodowego Ruchu Imaginistów Bauhaus. O tym można poczytać w mojej witrynie. O Bauhausie też było. Z tym, że Bauhaus to jedno, a ten Międzynarodowy Ruch Imaginistów Bauhaus
To drugie, tak naprawdę to było dwóch facetów. Wie pan, to jak często takie, wie pan, ogromne jakieś przedsięwzięcia w historii, w podręcznikach dużymi literami napisane, a tak naprawdę siedziało dwóch negusów, jeden się szprycował, drugi walił z flaszki. Przecież letryści w pamiętnikach Izidore i Su, pamiętniki jego rozpoczynają się od takiego zdania, które ja już kiedyś cytowałem. Kiedy byliśmy pijani, a pijani byliśmy zawsze. I potem już następuje ciąg dalszy opowiadania. To samo było zresztą z sytuacjonistami, ale oni używali trochę innych specyfików, chociaż za kołnierz też nie wylewali. W każdym bądź razie w 1956 roku Konstant został zaproszony przez Jorna na kongres Międzynarodowego Ruchu Imaginistów Bauhaus. Wygłosił tam wykład pod tytułem Jutro poezja wypełni życie i tam po raz pierwszy ogłosił koncepcję wolnej architektury stymulującej kreatywny styl życia. W tym kongresie uczestniczył również Debord, który wcześniej założył międzynarodówkę letrystyczną. Wsparł on ideę unitarnej urbanistyki, czyli syntezy sztuki i technologii. Debord chciał stworzyć nowy ruch wychodzący poza sztukę i koncentrujący się na psychogeografii, czyli koncepcji likwidującej jakiekolwiek bariery między sztuką a życiem. Później ten nurt się upolitycznił i przyjął postać ruchu. I teraz właśnie dochodzę, że w 1957 roku, rok później, Jorn i Debord powołali do życia ruch sytuacjonistów. Sytuacjonizm ma wiele definicji, natomiast na tym poziomie, który nas interesuje, to znalazłem taką najprostszą, na ich stronicach zresztą internetowych, taką definicję. Sytuacjonizm jest teorią, że ludzkie zachowanie jest determinowane przez otoczenie, czyli sytuację, a nie przez cechy osobiste człowieka. Gdy sytuacjoniści opowiedzieli się za koncepcją urbanistyki unitarnej, przyłączył się do nich Konstant, który napisał szereg pism teoretycznych wspierających tę ideę. O sytuacjonistach można poczytać na takiej stronie, pisze się not bored, not bored, to chyba znaczy po angielsku nieznudzony. Jak Państwo wpiszą w Google'ach not bored, to na pewno wyskoczy tam. Tam są świetne teksty, między innymi jest wywiad z takim marksistą, takim hardkorowym marksistą, Lefebvrem, który opowiadał między innymi o tym, z czego sytuacjoniści żyli. Ponieważ sytuacjoniści to jest ten nurt, który kierował w istocie całą tą jazdą w czasie paryskiego maja 1968 roku i to ten ruch, który wypisywał na murach nigdy nie pracuj. Więc oni mieli takie hasło nigdy nie pracuj, ale ta lepsza połowa, damska połowa Deborda, jak się okazuje i o czym opowiada Lefebvre, żyła, niech pan zgadnie z czego. Socjalno. Nie, pisała horoskopy dla koni wyścigowych. O. Także tutaj młodej kadrze akademickiej uniwersytetu, nie tylko warszawskiego, polecam zastanowienie się, bo jest temat do zagospodarowania. U nas jeszcze tego nie było. Pisanie horoskopów dla koni wyścigowych. Coraz cieplej, zaraz wyścigi otwarte znowu. I okazuje się, proszę pana, że były w tamtych czasach czasopisma, takie noty fachowe, które coś takiego drukowały. Genialne. Ale wracajmy do tematu. O Jezus. Pilnuję, spokojnie. W latach 1956-1974 Konstant, czyli ten architekt, rozwijał swój główny projekt pod nazwą New Babylon. Projekt globalnego miasta przyszłości, w którym teren jest własnością wspólną, praca produkcyjna jest całkowicie zautomatyzowana, a styl życia podporządkowany takiej pracy zastąpiony jest przez nomadyczne życie kreatywnej zabawy. Nowy Babilon zamieszkany jest przez Homo Ludens. Być może zaraz wyjaśnię, o co chodzi, a część Państwa wie. Uwolnieni od konieczności pracy ludzie nawet nie będą musieli tworzyć tradycyjnej sztuki, ponieważ zgodnie z ideą sytuacjonistyczną sztuką będzie każdy przejaw ich codziennego życia.
To samo zresztą potem mówił Józef Beuys, twórca tego politycznie zaangażowanego performeryzmu. Nowy Babilon to projekt miasta antykapitalistycznego. Pierwotnie nosił nazwę Deriville, czyli Ville Derive, co oznacza miasto dryfu. O dryfie też można poczytać w mojej witrynie, a o tym już chyba kiedyś rozmawialiśmy. Nie będę tutaj wchodził w genealogię antykapitalizmu i w to, jak się układały różne ruchy, które były z gruntu antykapitalistyczne, bo nie ma na to czasu. Przypomnę tylko, że właśnie sytuacjoniści byli, o czym się nie pamięta, bo oni nie stanowili ruchu w dzisiejszym sensie politycznego, ale to oni byli motorem rewolucji kontrkulturowej 68 roku. I to oni napisali z głębokim przekonaniem na murze hasło "Nigdy nie pracuj". I nowy urbanizm realizuje tę ideę. Oczywiście w zmienionej wersji, to znaczy pracuj w taki sposób, jaki tobie odpowiada. Ale to podstawa. U podstaw koncepcji leży założenie, bo to jest najważniejsze w całym tym rozumowaniu. U podstaw koncepcji leży założenie, że walka o przetrwanie rozumiana jako konieczność zdobywania dóbr należy do przeszłości. I dlatego ewolucyjnie uwarunkowana agresywność będzie sublimować w kierunku kreatywnej spontaniczności. Założenie to nie ma oczywiście oparcia w faktach, no ale od 1960 roku fakty nie mają żadnego znaczenia. Ale to trzeba ciągle powtarzać, ponieważ to jest podstawa w gruncie rzeczy powód fałszywości wszystkich współczesnych nurtów, które próbują jakoś opisać i projektować na przyszłość życie społeczne. Ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, że te dobra konsumują, ktoś gdzieś musi produkować i od wielu już pokoleń my funkcjonujemy w świecie, który w coraz mniejszym stopniu można zlokalizować te miejsca, gdzie powstają te rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy. I do takiej fikcyjnej rzeczywistości, bo jest to rzeczywistość o tyle fikcyjna, że ten przemysł istnieje tyle, tylko że on istnieje i zatruwa w tej chwili Chiny, powoli Wietnam, tam te wszystkie Indie, o Indiach to już lepiej nie mówić. I my na tej paranoi budujemy różne koncepcje społeczne, które dla człowieka, który nie zdaje sobie sprawy z całokształtu rzeczywistości, są całkowicie rozsądne i logiczne. No ale tu jest właśnie o to chodzi, że to takie założenie leży u podstaw nowego urbanizmu, nowego Babilonu, czyli tej urbanistyki unitarnej, ale jakkolwiek nowy urbanizm próbuje znaleźć w tej chwili jakieś rozwiązanie dla problemów współczesnego miasta, to przyjmuje dokładnie takie samo założenie. Ponieważ produkcja to nie tylko siedzenie przy, nie wiem, obecnie modnych tych drukarkach trójwymiarowych i robienie prototypów, bo to można sobie zrobić jeszcze w czystym lokalu, ale potem muszą być stalownie, kopalnie, elektrownie i tak dalej. Cały ten, przepraszam za wyrażenie, syf, który przynosi dobrobyt. Ale który został wypchnięty do czwartego wymiaru. Mamy czwarty chiński wymiar i zobaczymy, jak to się skończy. Środowiskiem dla nowego człowieka, tego, który miał żyć w tym nowym Babilonie, miało być miasto, w którym nie obowiązuje tradycyjna celowość w podziale funkcji, w którym ich podziały zacierają się w szarych strefach i panuje raczej dezorganizacja przestrzeni, sprzyjająca przeżywaniu niespodzianki i spontanicznej, kreatywnej zabawie.
nie trudno dojść do wniosku, że nie była to urbanistyka dla realnego społeczeństwa zajętego produkcją dóbr, lecz sytuacja sprzyjająca zakłócaniu funkcjonowania tego społeczeństwa i kreowaniu nowego człowieka, który konsumuje nie produkując. I teraz parę cytatów z teoretycznych pism pana, przede wszystkim pana Konstanta. Nowe społeczeństwo to społeczeństwo całkowitej automatyzacji, w którym potrzeba pracy zostaje zastąpiona koczowniczym życiem twórczej zabawy. Czyli ja pamiętam jeszcze chyba z 10 lat temu to był taki zwyczaj, że się chodziło po klubach, po knajpach. Zaczynało się od startera, a potem się i gdzieś tam koło drugiej, trzeciej w nocy całe towarzystwo wymiotowało i na tym się kończył weekend. Tak. Więc to było właśnie to koczownicze życie twórczej zabawy. W społeczeństwie, które nie zna już walki o utrzymanie, bo przecież żyjemy w społeczeństwie, które już nie zna walki o utrzymanie, bo smartfony spadają z chmurek. Konkurencja zanika zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. Znikają także bariery i granice. Droga jest otwarta na mieszanie się ludności, co powoduje zarówno zanikanie różnic rasowych, jak i łączenie populacji w nową rasę, światową rasę nowych Babilończyków. No więc my właśnie jesteśmy nowymi Babilończykami, albo w każdym bądź razie już jednym butem już na ten teren weszliśmy. Ja, żeby nie tracić czasu, to poprosiłbym pana w reżyserce o puszczenie tak po 5-10 sekund tych slajdów, które tam przygotowałem, bo to są projekty pana Konstanta, przedstawiające właśnie takie cudowne miasto, w którym ludzie nie muszą niczego robić na czas, w sposób zorganizowany i które jest skonstruowane w taki sposób, żeby uniemożliwić tego typu rutynowe, powtarzalne działania. To jest struktura, ona potem będzie w trochę innej wersji pokazana. Tak ma wyglądać to jakby jeden z elementów takiej właśnie oderwanej od ziemi struktury, w której ma się realizować koczownicze życie twórczej zabawy. I jedziemy dalej. To też można sobie tu już bardzo precyzyjnie to narysowane. Poprosiłbym następne. O, to jest takie, on się rzeczywiście bardzo napracował, bo ten przez ileś tam lat robił te wszystkie plansze, rysunki, makiety i tak dalej. To jest wszystko fantastyczne. Natomiast poprosiłbym teraz ten ostatni slajd. O, tam jak się Państwo przyjrzą, jeśli to widać na ekranie, to tam na dole, na czarnym tle jest coś, co można przyjąć, że to jest taki człowieczek. Ale ten człowieczek wypadł chyba z tego, bo to miasto to realizuje się tam na górze i ono jest ustawione na takim jakimś ugorze. Takie zaugorowane pastwisko, nieużytek. Taki nie wiadomo, co trzeba by było po tym jakimś kultywatorem, ale gdzie tam jakimś kultywatorem? No to ma tak właśnie sobie leżeć, a tam na górze w tych labiryntach ludzie dryfują. Dryfują, nie wiedząc dokąd idą, nie wiedząc po co idą i za każdym razem mają być zaskakiwani niespodzianką, bo jak będą zaskakiwani tymi niespodziankami, no to oni się tak będą boki zrywać, bo to będzie nieustająca zabawa. I tak sobie wyobrażał nowoczesne miasto przyszłości człowiek, który, i to podkreślam, przepraszam, zanim podkreślę, to muszę zrobić takie zastrzeżenie, że ja szczerze mówiąc nie wiem, w jakim stopniu ten projekt jest dzisiaj omawiany na wydziałach architektury i urbanistyki, bo tego nie sprawdziłem. Musiałbym pogadać ze studentami, ja rzadko na takich trafiam. Niemniej jednak, jeśli zainteresowaniem się cieszy ten nowy urbanizm, który ma być niby odtrutką na coś takiego,
na te takie postfuturystyczne koncepcje, to z tego by wynikało, że istnieje jakaś refleksja i poszukiwanie jakichś innych rozwiązań, jak to się mówi, bardziej ludzkich. Więc nie wiem, czy wiedza o tym projekcie jest w tej chwili, na przykład na polskich wydziałach architektury, szczegółowo omawiana, zaznaczam, nie poprzez pokazywanie tylko paru slajdików i powiedzenie, że był taki tam Konstant i on tam sobie coś tam wymyślił i poleciało. Nie, nie, nie. Do dzisiaj w takiej na przykład Holandii, ale nie tylko, odbywają się bardzo poważne konferencje, na których bardzo poważni naukowcy, projektanci deliberują na temat tego i ogólny ton jest taki, no że wprawdzie jest to rzeczywiście kompletny idiotyzm, ale jakaż to jest piękna idea. Jaka to jest piękna idea, jaka ona jest inspirująca. Pytanie, do czego inspirująca? Ale oczywiście no, publiczność patrzy, bije brawo i szuka jakiejś inspiracji w czymś, co ma właśnie takie podstawy. A celem tego jest tworzenie zgodnie z teorią sytuacjonistyczną takich sytuacji, takiego otoczenia, które będzie wpływało na ludzkie zachowania i kształtowało nowego Babilończyka. Nowego Babilończyka, który wprawdzie chce się bawić, chociaż nie wiem w jaki sposób, bo oni się w gruncie rzeczy, to jak już zaczynali się bawić, bo akurat sytuacjoniści, to no jednak trochę tam musieli siedzieć i pisać, coś główkować. Ale jak już przechodziło do zabawy, to najczęściej albo w żyłę, albo w gardło. I wie pan. I hej. Można i tak. Konstant przeciwstawia... Zdążymy. Okay. Konstant przeciwstawia homo faber, czyli człowieka pracującego, homo ludens, czyli człowiekowi bawiącemu się. Ja teraz tego nie będę rozwijał, ale koncepcja homo ludens pochodzi z książki holenderskiego historyka Johanna Huizingi, o ile tak się czyta to słowo, o tym samym tytule, ale pod tytule Studium nad elementami gry w kulturze. Przetłumaczony ten podtytuł jest, został jako Zabawa jako źródło kultury. To jest trochę takie tłumaczenie, jak tłumaczenie książki Freuda, Kultura jako źródło cierpień. To tutaj Zabawa jako źródło kultury. W tej książce nie do końca o to chodzi, ale to już, to odpuśćmy. Nie, proszę pana, takich kwiatków w literaturze, tej, na której zbudowano tę współczesną paranoję, to takich kwiatków w postaci różnych przefałszowanych albo zinterpretowanych cudzoziemskich języków jest mnóstwo. A jak to tam było tłumaczone, to już, no w każdym razie nie jest to na dzisiaj. Ja tylko chciałbym jeden, zanim przejdziemy do następnego tematu, chciałbym tylko jeden ważny cytat. O ile to jest cytat? To jest cytat. Nawet gdy pokonuje ogromne odległości, homo faber, czyli człowiek pracujący, to też nie jest takie dokładne tłumaczenie, ale chodzi o to, jak człowiek pracujący, porusza się w przestrzeni społecznej ograniczonej obowiązkami powrotu do stałej siedziby. Jest związany z ziemią. Jego relacje społeczne określają jego przestrzeń społeczną, która obejmuje jego dom, miejsce pracy, dom rodziny i przyjaciół. Nowy Babilończyk, homo ludens, wymyka się tym ograniczającym więzom. Jego przestrzeń społeczna jest nieograniczona. Ponieważ nie jest on już zakorzeniony, może swobodnie krążyć, o wiele swobodniej, bez końca zmieniając przestrzeń i atmosferę, dzięki czemu jest stale ta przestrzeń odnawiana. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że nowy Babilończyk nie jest już zakorzeniony. W takich konstrukcjach, których próbki Państwo przed chwilą widzieli, nie może kształtować się ten człowiek, który na przykład wychowywał się na, nie tylko polskiej, na wsi. Na wsi, gdzie w
sposób do dzisiaj nie do końca opisany, chociaż przyłożył się do tego bardzo nasz Florian Znaniecki razem z amerykańskim antropologiem Thomasem, czy socjologiem raczej, gdzie tworzą się bardzo skomplikowane, bardzo, bardzo cienkie, a czasami bardzo proste na swój sposób, związki między ludźmi, takie, które powodują, że ludzie się nawzajem potrzebują. I to potrzebują się nie na zasadzie pogotowia ratunkowego, bo do tego można zawsze zadzwonić. Na straż pożarną można zadzwonić, na pogotowie można zadzwonić i te służby rozwiążą pewne problemy bieżące. Natomiast żadna z takich służb nie jest w stanie zastąpić czegoś, co jest być może jednym z najważniejszych elementów życia społecznego, a co do dnia dzisiejszego nie jest przedmiotem, a już przynajmniej od dawna, nie jest przedmiotem jakiejkolwiek refleksji. Mhm. To jest kwestia więzi międzyludzkich i czegoś, co jest warunkiem funkcjonowania społeczeństwa, to znaczy więzi, które można nazwać więziami wspólnotowymi. Otóż cały problem, przed jakim stoi, jeśli zdaje sobie z tego sprawę, ten nowy urbanizm, który w swoich deklaracjach próbuje odtworzyć te związki dobrosąsiedzkie, on czasami produkując bardzo dobrze zaprojektowane obiekty architektoniczne, tworzy z tych obiektów układy urbanistyczne, które projektują jakiś sposób funkcjonowania społeczeństwa i w tym społeczeństwie mają się obudzić te jakieś właśnie więzi w sytuacji, kiedy społeczeństwo zamieszkujące tę powstającą nową architekturę jest przez ideologię, która dominuje w tej chwili i jeszcze najprawdopodobniej długo będzie dominować, bo ona jest w tej chwili w ataku. Dominuje przez ideologię, której podstawowym celem jest zniszczenie więzi społecznych. Już nie mówiąc o zniszczeniu więzi wspólnotowych. Mhm. I ponieważ mamy jeszcze 15 minut, to przejdziemy do... Zastanawiam się... Kolejnego tematu. Tak, zastanawiam się do kolejnego tematu, który jest niby zupełnie ni pri czym, ale on się z tym bardzo wiąże. Ponieważ to, o czym powiedziałem, jest opisem dokładnie tego samego problemu, który mnie przynajmniej, czy dla mnie przynajmniej, staje się problemem coraz bardziej palącym, coraz bardziej alarmującym i szczególnie z punktu widzenia tej debaty, czy tych debat, jakie w tej chwili toczą się również w związku z tą tak zwaną kampanią wyborczą. Ponieważ my w tej chwili stoimy przed wyborami europejskimi, które w tych kategoriach nie są politycznie najważniejszymi. Mhm. Niemniej jednak w całym tym zgiełku, no nie ukrywam, że coraz bardziej brakuje mi jakiegokolwiek sygnału świadczącego o tym, że nawet jeśli w tej chwili, w tej wrzawie przedwyborczej te tematy nie są podejmowane, to że one zostaną w pewnym momencie podjęte. Mhm. A jaki jest to w gruncie rzeczy temat?
czy jaki jest to problem? Jest to problem opisania rzeczywistości w taki sposób, żeby można było na podstawie tego opisu zacząć formułować jakiś program wyjścia z tej sytuacji. To ma związek również, nie wiem, czy to dzisiaj, czy wczoraj, była taka rozmowa z panem Jankowskim z Instytutu Studiów Strategicznych, chyba w mediach narodowych. I on tam też mówi o konieczności najpierw dokonania opisu rzeczywistości po to, żeby można było coś projektować na przyszłość. Z tym, że tam była mowa o kwestiach, nazwijmy to, czysto ekonomicznych, a raczej teoretyczno-ekonomicznych. Natomiast ja się zastanawiam, czy w świadomości tych ludzi przede wszystkim, którzy no mają ambicje stanąć na czele pewnego ruchu, który mógłby przeprowadzić jakieś zmiany, czy tam istnieje świadomość, ale to taka nieświadomość deklaratywna, że my sobie coś powiemy i no tak, przerobiliśmy to, wiemy, tylko taka świadomość domięśniowa, pełna świadomość tego, w jakich my realiach żyjemy. Ponieważ te wszystkie opowiadania i pojawiające się jakieś koncepcje i hasła, one zakładają, i to jest w tym momencie, wiąże się to z tym, co mówiłem przedtem, one zakładają, że mamy do czynienia z pewnym systemem, w którym żyją ludzie i ten system jest wadliwy i my kombinujemy, jak ten system zmienić. Natomiast nie ma w tym myśleniu przyjęcia do wiadomości i uwzględnienia jako jednego z najważniejszych, a moim zdaniem absolutnie najważniejszego elementu, mianowicie przyjęcia do wiadomości, że w tej chwili, podkreślam, oczywiście nie w całości i w tym cała nadzieja, ale w znacznym stopniu społeczeństwo, które ma być potem, ma wspierać te zmiany, to już jest pokolenie nowych Babilończyków. I to szczególnie środowisko, które koncentruje się w tych głównych ośrodkach, nie tylko osiedleńczych, ale również w głównych ośrodkach administracyjnych, biznesowych i tak dalej, i tak dalej. O ile jeszcze w tak zwanej Polsce przeciętni ludzie, chcąc nie chcąc, są w jakiś sposób związani przywiązani do rzeczywistości, o tyle ludzie pracujący w korporacjach, w bankowości, w mediach, w reklamie, w ogólnie działającej oświacie, a szczególnie tej na tym poziomie akademickim. To są ludzie, których idiom jest ukształtowany już na wzór nowego Babilończyka. Ale co to oznacza? To oznacza, że nawet jeśli tych nowych Babilończyków przeprowadzi się do nowo skonstruowanego systemu, ale ten system będzie projektowany dla tych Babilończyków, to nic z tego nie wyjdzie, ponieważ ci Babilończycy nie są w stanie funkcjonować normalnie w nienormalnej rzeczywistości. Nie wiem, czy chyba za bardzo pogmatwałem, ale mówiąc wprost, jeśli ludzi, w których z dnia na dzień jest wbijana ideologia, która społeczeństwo rozwala, atomizuje,
czyni z nich wzajemnie zażerające się wilki, nawet jeśli te wilki wsadzi się do pięknie zaprojektowanej i pięknie wybudowanej klatki z kolumienkami, głowiczkami, architrawami itd., 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 to one się tam nie nawiążą więzi sąsiedzkich, one tam się po prostu będą prawdopodobnie w trochę innym stylu zażerać, no tyle tylko, że w pięknym anturażu. I pomyślałem sobie, że no i tak szczerze mówiąc, to już dalej to mi się nie chce myśleć, bo dalej to już jest czarna rozpacz, ale mamy jeszcze 10 minut. W związku z tym przejdę do pewnego, do pewnej puenty. Otóż obawiam się, że w tej chwili te główne siły polityczne, które są tymi głównymi graczami, to do nich w zasadzie nie ma sensu adresować jakiegokolwiek racjonalnego przekazu, ponieważ one są już tak głęboko jak dwa psy się wgryzą sobie w gardła i dostaną szczękościsku, to nie można ich rozczepić, więc tam już mózg, przynajmniej w tej chwili, w najbliższej przyszłości, mózgi tam działać nie będą. Działać może tylko strach i do tego strachu zaraz wrócę, bo po to, żeby napędzić strachu tym, którzy w tej chwili rządzą, potrzebna jest taka siła, której oni się przerażą. No i dlatego, głupio powiedzieć, ale jedyna nadzieja, że takiego strachu rządzącym ktoś może napędzić, no to jest Konfederacja. Jedynym sensem w tej chwili funkcjonowania Konfederacji jest to, żeby PiS ze strachu narobił w spodnie. Ale to nie jest samo w sobie jeszcze żadne rozwiązanie. Rozwiązanie musi iść przez, no jednak, prawidłowe opisanie sytuacji. I teraz przyznam się szczerze, że z pewnym niepokojem i to, co powiem, będzie trochę nieładne, ale nie mam innego wyjścia, bo z jednej strony bardzo doceniam inicjatywę, ale z drugiej strony widzę, że idzie to w niedobrym kierunku. Została opublikowana taka praca na temat manifestu z Ventotene z inicjatywy pana Sośnierza. Nie, bardzo. 80 stron. Tekst manifestu z Ventotene, wstęp, potem omówienia różnych zagadnień bardzo szacownych autorów i tak dalej, i tak dalej. Pytanie. Kto z tej publikacji jest w stanie zrobić użytek w tej chwili? Bo ja nie wypowiadam się na temat tego, czy ta, na temat, że tak powiem, samej tej pracy, bo ona jest, to jest poza dyskusją. Trzeba takie rzeczy robić i tak dalej, ale widzę, że jest tendencja do uciekania od nazywania najprostszych rzeczy po imieniu. Jeszcze zdążymy. Byłem świadkiem takiej rozmowy w którejś z telewizji pana, bardzo zresztą sensownej rozmowy, rozmawiał pan poseł Marzec z jakimś swoim, nie wiem, czy z PO, czy z czegoś, no z jakimś tam przeciwnikiem i zaczął mu w pewnym momencie przedstawiać jakieś tam argumenty. Ten drugi człowiek był taki, typu, wie pan, taki bezczelniacha na zasadzie, ty tu sobie Olewka. Tam gadaj, my jesteśmy mądrzy. I w pewnym momencie zauważyłem, że pan Marzec, który chyba miał właśnie to opracowanie, zaczął szukać argumentu i zaczął kartkować, potrzebny mu był cytat. A cytat był bardzo prosty. I argument potrzebny był bardzo prosty, ale
A zakładam, że akurat ci ludzie, którzy są na froncie tego ruchu, no to oni są najbardziej świadomi. I efekt był taki, że nie użył tego argumentu. Pogubił się w tym tekście. Ponieważ to jest tekst, który zakładam, że nie z takim, z taką intencją, ale został przygotowany po to, żeby ominąć drogę najprostszą. Drogę, którą można, że tak powiem, pójść, jeśli człowiek zacznie, Boże, aż mi głupio mówić, ale jeżeli zacznie mówić normalnym językiem, a tutaj nagle do dyskusji, publicznej dyskusji, czyli publicznej pyskówki na tematy ideologiczne, wyciąga się opracowanie, w którym jest użyta cała skomplikowana aparatura pojęciowa historii, historiozofii, cuda niebidy i tak dalej, i tak dalej. Można się pogubić. I teraz jest pytanie, czy to jest błąd, czy no już nawet nie chcę się zastanawiać, co może być wynikiem tego, ale pomyślałem sobie, nie. Okaże się, co jest błędem. Natomiast ja zakładam w tej chwili, że Konfederacja, na którą trzeba głosować po to, żeby przełamać ten nieprawdopodobny paranoiczny układ dwóch sił, z których jedna na pewno chce Polskę zatopić, a druga, nawet jeśli nie chce Polski zatopić, to nie jest w stanie jej obronić. Bo to jest zupełnie oczywiste. I można to zrobić w tej chwili, nie podejmując wielkiego ryzyka, ponieważ wynik wyborów europejskich nie ma w gruncie rzeczy żadnego istotnego wpływu, poza wpływem psychologicznym, na wynik następnych wyborów, nie stanowi żadnego zagrożenia. Nie ma żadnego wpływu na to, jak Europa nas będzie traktowała, jak my będziemy traktować Europę, nie mówiąc już o sprawie 447, która jest ponadeuropejska. Więc pomyślałem sobie, że jeśli dojdzie do tego, a mam nadzieję, że Konfederacji uda się przekroczyć ten zaczarowany próg, a jest na to duża szansa. No już w sondażach przekraczają. To jeśli oni tam pójdą, to oczywiście nie będą w stanie zrobić absolutnie nic, bo ich tam może wejść ilu? Jeden, dwóch, kilku. Daj Boże, żeby kilku. Ale z filmów, szczególnie tego ostatniego filmu pana Sośnierza o tym, jak funkcjonuje w rzeczywistości Unia, no to widać, że nawet kilku ludzi tam nie jest w stanie zrobić w praktyce i na krótką metę nic. A nas zagrożenia, które nad nami wiszą, są w tej chwili krótkoterminowe. No, stworzenie Stanów Zjednoczonych, Europy zostało wyznaczone na 25 rok. Zresztą na białej księdze, na stronie tytułowej Białej Księgi są wyraźnie podane daty. Jaka to jest perspektywa? 2017-2025. I pan Scholz też powiedział, że do 25 roku mamy mieć to zaorane. Więc jedyny cel, jaki mogą wyznaczyć sobie i realizować posłowie, daj Boże, przyszli posłowie Konfederacji, bo żadne inne ugrupowanie tego nie zrobi, to jest prowadzenie tam działalności edukacyjnej. Działalności, która stopniowo temu kompletnie pozbawionemu świadomości, rzeczywistości, zbiorowisku bardzo dziwnych, przypadkowych często ludzi wyjaśni, czym jest Unia Europejska, do czego dąży, bo dopiero takie opisanie rzeczywistości może być podstawą w ogóle do jakiejkolwiek dyskusji. I no, trudno. Już musimy kończyć. Ale trudno. Ja zrobiłem projekt takiej ulotki. Ta ulotka
ma na taki tytuł: czy o tym wiesz, czy tego chcesz? I ta ulotka jest króciutka, da się ją przeczytać naprawdę szybko. Mhm. I jej głównym miejscem, główną częścią jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem zdań wyjętych z manifestu z Ventotene, który w tym dużym opracowaniu ginie i nikt tego nie będzie czytał. Nikt. A tam są takie zdania, przeczytam pierwsze, przedostatnie i ostatnie. Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa. Ja już to wiele razy powtarzałem. Przedostatnie. Dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe państwo, a wokół niego nową, prawdziwą demokrację. I ostatnie. Europejska rewolucja musi być socjalistyczna. Ja tę ulotkę przekażę miłym ludziom z Konfederacji z taką propozycją, żeby ją w sensie graficznym opracowali młodzi ludzie, no bo oni czują bluesa i wiedzą, jak to robić we współczesnym tym. I jeśli posłowie Konfederacji zdecydują, aha, i treść tej ulotki powinna być, a to jest kwestia naprawdę na parę godzin roboty, nie dłużej, powinna być przetłumaczona przynajmniej na te trzy, cztery podstawowe języki unijne. I jeśli posłowie Unii, jeśli posłowie Konfederacji po wejściu do Unii zdecydują się podjąć taką akcję edukacyjną, polegającą na wręczaniu takiej ulotki wszystkim europosłom z innych krajów, to ja się zobowiązuję zapłacić za druk pierwszych, a być może i kolejnych 10 tysięcy takich ulotek i im to dać, żeby oni to w trzech czy czterech językach mogli rozdawać. Ponieważ jeśli pan poseł Sośnierz o pewnych rzeczach mówił do publiczności, to ta publiczność tych zdań nigdy w życiu nie czytała i nie było o czym rozmawiać. Natomiast na sam koniec poproszę, że jeśli zabiorą się do roboty nasi raperzy, to oni powinni nagrać taką piosenkę. Czy o tym wiesz? Czy tego chcesz? Z tego powinni zrobić klip i ten klip najlepiej w trzech, czterech językach. I ten klip powinien być na pendrive'ach być może, albo przez linkowanie upowszechniany przez posłów Konfederacji. Ponieważ jeśli ktoś myśli w tej chwili o zasmarowywaniu albo zasłanianiu jakimiś parawanami nazwiska Altiero Spinelliego, to zrobi sobie co najwyżej opinię pomarańczowej alternatywy, której pierwowzorem była holenderska, superkomunistyczna Provo, o czym prawdopodobnie nawet nasi pomarańczowcy nie wiedzą. Natomiast to jest informacja, zaraz mnie pan stąd wyrzuci, to jest informacja odwołująca się do dokumentu Komisji Europejskiej, czyli Białej Księgi. Tylko w ten sposób można ludziom wytłumaczyć, że są nowymi Babilończykami i ci, którzy chcą nimi pozostać, mogą. Ale część, jak się dowie, to prawdopodobnie pomyśli, że niekoniecznie. No i to tyle. Niedługo dostaną panowie ten materiał. Bardzo dobra propozycja. Też zapytamy się tą ulotkę szanownych europosłów, na razie hipotetycznie zobaczymy. A jak nie będą chcieli, to nie ma problemu, no i nikt ich prosić nie będzie. Za chwilę, kochani, Rafał Ziemkiewicz, moim gościem, serdecznie was zapraszam. Wspierajcie w Raul24, bo to wytworzycie te niezależne polskie media, a ze mną w tej chwili Krzysztof Karoń. Dziękujemy serdecznie za parę minut. Dziękuję bardzo. Rafał Ziemkiewicz w Raul24. Do zobaczenia.